Problem marnowania żywności wiąże się z narastającym konsumpcjonizmem. Tak naprawdę marnujemy żywność na każdym etapie łańcucha produkcyjnego, ale każde ogniwo jest bardzo ważne, bo nawet na końcu w gospodarstwach domowych marnujemy około 60% żywności. Zjawisko jest na tyle ważne, że znalazło również zainteresowanie i jest wśród 17 celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, które chciałoby i narzuca nam taki plan, żeby do 2030 roku o połowę zmniejszyć ilość marnowanej żywności. Jeśli mówimy o skali marnowania żywności, musimy spojrzeć na to pod trzema aspektami: ekonomicznym, etycznym i ekologicznym. Ponad 1,3 miliarda żywności rocznie marnuje się na świecie. Z tego w Polsce aż 5 milionów ton. Jeśli z drugiej strony pomyślimy, że 868 milionów ludzi cierpi głód, a tak naprawdę gdybyśmy użyli zmarnowaną żywność, moglibyśmy nakarmić ponad 2 miliardy ludzi, problem staje się na tyle ważny, że zaoszczędzenie i niemarnowanie tej żywności mogłoby rzeczywiście uratować wiele i pomóc wielu osobom potrzebującym. Pod względem ekologicznym to również ślad węglowy. Ponad 8% gazów cieplarnianych to jest właśnie efekt wyrzucanej żywności, która dodatkowo, psując się na wysypiskach śmieci, emituje metan. No i tak naprawdę również to przyczynia się do zmiany klimatu. Jako Caritas Polska staramy się pomagać potrzebującym również w zakresie pomocy żywnościowej. Programem, który jest związany z pomocą żywnościową, ale i niemarnowaniem żywności, jest długoletni program Spiżarnia Caritas. W ramach tego programu współpracuje 45 diecezji w całej Polsce i zaangażowany jest 1600 wolontariuszy, którzy codziennie albo co drugi, co trzeci dzień odbierają z sieci różnych sklepów, z którymi współpracujemy, produkty. Odbieramy je zwykle najpóźniej dzień przed utratą ich ważności, tak żeby móc następnego dnia dołożyć je do paczek i rozdać potrzebującym, albo przekazać jako produkty do jadłodajni. Staramy się, to jest taki długofalowy program i staramy się jak największą ilość kraju objąć tym programem. Jest w to zaangażowanych masę osób, które w ciągu ostatniego roku pomogło 60 tysiącom ludzi. Skala tego programu rośnie. W 2021 roku odebraliśmy ponad 7 tysięcy ton żywności za ponad 88 milionów złotych. Dzięki temu sklepy, hurtownie, zamiast wyrzucać te produkty, przekazują organizacji, która następnie pomaga potrzebującym, a jednocześnie zmniejszają ilość odpadów, którą po prostu wyrzucają. A my możemy właśnie nieść pomoc potrzebującym. Żeby przeciwdziałać marnowaniu żywności, Caritas Polska współpracuje również z sieciami handlowymi, przygotowując co roku kampanie edukacyjne. Te kampanie są obowiązkiem narzuconym przez ustawę w 2019 roku, która poza podpisaniem współpracy i przekazywaniem żywności nakłada na sieci opłaty za zmarnowaną i motywuje ich, żeby marnować jak najmniej, ale jednocześnie wprowadziła bardzo fajny element, a mianowicie informowanie i edukowanie społeczeństwa o tym, jakie skutki ma wyrzucanie żywności i jej marnowanie. W tym roku przygotowaliśmy serię 5 plakatów, które obrazują wszystkie aspekty ekonomiczne, ekologiczne i etyczne, pokazując cały proces i jak każdy z nas może przeciwdziałać marnowaniu żywności. Na jesieni tego roku pokażą się na pewno plakaty w sklepach, ale również jakieś posty na mediach społecznościowych czy Instagramie. Zachęcamy, żeby dowiedzieć się czegoś więcej. Co możemy zrobić, żeby ograniczyć skalę tego zjawiska? W tym roku Caritas Polska wprowadził kampanię Zmień sposób myślenia, nie wyrzucaj jedzenia. Prawie 1/3 żywności wyrzucamy do kosza. Najwięcej pieczywa, prawie połowę z tego, co kupimy. 1/3 warzyw, owoców. 60% żywności generalnie w całym łańcuchu żywnościowym marnuje się właśnie w gospodarstwach domowych, więc bardzo dużo zależy od nas. Co możemy zrobić? Planować nasze zakupy. Pomyśleć o tym, żeby wykorzystać to, co nam zostanie na kolejne dni. Nie wyrzucać. Jeżeli kupujemy, kupować również pojedyncze sztuki i nawet piegowate banany. One też są dobre. Możemy przede wszystkim właściwie przechowywać. Pomyśleć o lodówce, o wekach, o przetworach. Jeżeli zrobimy czegoś za dużo, można się podzielić. Uważnie czytajmy etykiety, kiedy możemy coś spożyć definitywnie do danej daty, a kiedy najlepiej spożyć do. Jest to bardzo duża różnica i pewne produkty sypkie dużo dłużej mogą nam posłużyć w gospodarstwie domowym. Bardzo dużo zależy od nas. Nie marnujesz, ratujesz. Ratujesz wszystko.
i swoje najbliższe środowisko, i żywność, a przede wszystkim pomagasz, dlatego że to, co wyrzucamy do kosza, jest jednocześnie, można powiedzieć, żywnością, która została zabrana ze stołu ubogim. Jeżeli zapobiegniesz zmarnowaniu nawet jednego jabłka, oszczędzisz 70 litrów wody, która została zużyta do jego wyprodukowania. Zmiana zaczyna się od ciebie.